było niezapomniane popołudnie. W niedzielę 11 lutego UKS Piast Poprawa wygrał przed własną publicznością 6-4 z niepokonanym dotąd liderem pierwszej ligi UKS Villa Verde Olesno. Gospodarze po 4 pierwszych partiach prowadzili 4-0. Nic się nie stało. Domacy grają bardzo dobrze, walczą. Nam brakowało trochę szczęścia. Kuba Stęsiesin przegrał 3-2. No, nie było to takie. Walczymy dalej. No, mecz bardzo fajny na poziomie, tym bardziej, że na wyjeździe mieliśmy mecz przegrany 8-2, a tutaj widzę, sytuacja się obraca. Po pierwsze 4 pojedynka mamy 4-0 i wygląda na to, że albo będzie wygrana i to dosyć wysoka, albo prawdopodobnie może być jeszcze dojść do tego, bo zespół jest bardzo silny, że będzie remis. Spotkania deblowe należały do zespołu z Olesna. Po ich zakończeniu przewaga UKS-u uległa zmniejszeniu, ale Ostrzeszowianie ostatecznie wyszli z tej batalii zwycięsko, notując wynik 6-4. Radość zawodników i kibiców była ogromna. Zespół z Olesna jest bardzo ciężkim zespołem. To jest dużo zawodników, którzy grają na naprawdę wysokim poziomie. Między innymi jest Kuba Perek, który jeszcze przed tym meczem miał 4 miejsce w rankingu indywidualnym. No jak się wiemy, udało nam się tutaj wygrać 3-0. Adrian Więcek, naprawdę dobry mecz. Więc ogólnie rzecz biorąc, każdy z zawodników, czy to Radek Krwiczka, czy Miłosz Sawczak, czy Daniel Lis, naprawdę, oczywiście Kuba Stęsiesin również. Każdy z nich jest solidnym zawodnikiem, ale jak widać, potrafimy z takimi nawet rywalizować. Frekwencja na trybunach dopisała. Sympatycy tenisa stołowego chętnie oglądali również transmisję live. Najpiękniejsza dzisiaj frekwencja, jaką mieliśmy do tej pory, to mieliśmy 50 osób, ponad 50 osób było na transmisji live. Do tego w godzinach takich szczytu mieliśmy ponad 80 osób na hali, co naprawdę przy tej naszej malutkiej hali jest ogromna wrzawa dzisiaj. Naprawdę widać dzisiaj, że ci kibice nas ponieśli, bo wynik mówi sam za siebie. UKS Piast zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli i już w najbliższą sobotę zmierzy się z drużyną z Rzeszowa. Celem rywala jest awans do ścisłej czołówki, gdyż aktualnie musi pocieszać się 4. pozycją. Ostrzeszowscy kibice już teraz zapowiadają duży doping. Ja mówię, żeby lepiej, jak to mówią, przyjść na salę, popatrzeć na widowni i tego, jak na przykład siedzieć w domu i nie wiem, no, spędzać inaczej czas. Telewizor zawsze można obejrzeć, a tenis się spotyka raz na jakiś czas. Mecz rozpocznie się o godzinie 16. Gospodarzem ponownie będzie UKS Piast.